Tak się jakoś porobiło ostatnio w Polsce, że jak nie opublikujesz jakieś listy, to nie istniejesz. Żeby być w elicie, blog już nie wystarczy. Trzeba zamieścić taką czy inną listę, ale lepiej taką w internecie. Politycy przeważnie publikują listy gończe. Jerzejski, Wilczyn. Lista gończa jest to lista osób, które według autora trzeba by pogonić. Może nawet skopać. Albo sfotografować na rowerze wodnym z metalową miednicą w rękach. Albo na golasa w samych tylko butach Cześkach, posiadających i żołędzie, i grzywkę. I w czarnych, wiskozowych skarpetkach. W ostateczności zabić. W końcu autorom nie są obce odruchy ludzkie. Niedługo ktoś, dojdzie do tego, zobaczycie, opublikuje listę ludzi, którzy opublikowali jakąś listę i sam się na swoją listę wpisze, bo przecież opublikował listę. O, Telekomunikacja Polska mogłaby zamieścić listę osób podsłuchiwanych i drugą listę podsłuchujących. Ręczę wam, że parę nazwisk znalazłoby się na obu listach. Może ktoś zamieści w sieci na przykład listę osób, które już nic nie rozumieją z tego, co się w kraju dzieje i mają już tego wszystkiego dosyć. Chociaż to by była za długa lista, trzeba byłoby powiększyć internet. Nie wystarczyłoby www, musiałoby być www. A ja się przymierzam do opublikowania w internecie listy fajnych gości. Jedno nazwisko już na tej liście jest, Tomasz Olbratowski. I ty się wpisz www.fajnigoście.pl. Bądź jednym z nich.